Dzień dobry. Witam ciepło i przemile wszyscy moi oglądacze. Ja sobie tylko choruję już od 5 dni. W kwadratowej oazie trochę zmian. No, przez to, że choruję, nie oznacza, że sobie nie buduję. Znaczy też trochę to oznacza. Na frajerni zrobiony został do końca domek, a tutaj... No właśnie dlatego... Niestety kaszle mnie na którąś stronę. 28. No i niestety nie mogę nagrać dla was dobrego materiału z powodu takiego kaszlaka. No i nie chciałem nawet próbować. Obiecałem odcinek na 1 września z początku nowego sezonu. Nie będzie go. Nie zrobimy dzisiaj. Tutaj mamy taki mostek zrobiony. Śmieszny. Ze szkła. Trochę się zwężający. Tak. A tutaj mamy pomieszczenie. Pomieszczenie na fanarty. Na razie wygląda tak. Na razie wygląda bardzo zwykle. Tak samo jak tamto, tylko że troszkę zaokrąglone są trzy rogi. Ojej. No właśnie dlatego niedobrze nagrywać odcinka, jak się jest chorym. Ale niestety chciałem wam to pokazać, jak moje rzeczy wyglądają i chciałem wam powiedzieć, że coś do mnie Creeper mówi. I pisze do mnie z góry jakieś kręgi w śniegu robi. Znaczy kręgi w zbożu, a on robi napisy ze śniegu. Nie wiem, to jest Polska walcząca czy coś. Dobrze. Drodzy moi, jak poczuję się lepiej, to jest taki krótki film informacyjny. Jak poczuję się lepiej, kot, no nie teraz akurat. To ja nagram oczywiście wam film, wiadomo. Wymyśliłem sobie, że to będzie 1 września, ale tak naprawdę on nie powinien być 1 września. Pierwszy odcinek z kwadratowej oazy był około chyba 13 września. Czy 16, a intro zostało wrzucone chyba 3. Nie pamiętam teraz, nieważne są tak bardzo daty. Myślę, że po prostu wam wrzucę go 4 września, czyli w poniedziałek. Przyjdziecie sobie ze szkoły. Niektórzy z pracy, niektórzy na emeryturce siedzą sobie i oglądają takie moje klocki. Więc wtedy sobie obejrzymy, bo ja też z wami obejrzę, odcinek pierwszy sezonu drugiego. Mam nadzieję, że wtedy, oczywiście nigdy nie mówię na pewno. Tutaj zrobiłem sobie takie miejsce do spania i powielania. Ciężko się nagrywa. Ale dzisiaj wrzucę wam odcinek. Nagrany on został tydzień temu. Ja chciałem, żeby ten odcinek był wrzucony dopiero po moim jakimś odcinku. Żeby nie było tak cały czas. Ale jest nagrane w Wizu Wix. Z bardzo fajną osóbką. Dziewczyna zbiera zdjęcia od youtuberów. Ja zbieram tutaj takie autografy, a dziewczyna jeździ po różnych miejscach, gdzie można takie youtubery spotkać i robi sobie z nimi zdjęcia. Także zachęcam do dzisiejszego odcinka Widzów X. Ja tutaj sobie na pokojowym, żeby teraz nic mnie nie denerwowało. Tutaj będą jakieś drzewka posadzone, tutaj jakieś jeziorko będzie. Tutaj też jakieś nie tak płasko, tylko coś się wymodzi, żeby to ładniej wyglądało. Następnie jeszcze tutaj zapowiadam, będzie jeden taki duży budynek. Tu będą po prostu zdjęcia takie, jak u mnie mam tych kotów w domu. Będą zdjęcia waszych fanartów wszędzie. A tutaj będzie na przykład zdjęcia, będziecie wysyłać do mnie zdjęcia swoich biurek. Czyli miejsc, z których do mnie piszecie, gracie, przy których siedzicie i bawicie się w komputery. To oczywiście kto będzie chciał. Tu wam jeszcze pokażę taką ścieżkę. Albo wiecie co, może ja się trochę przejdę po swojej oazie. O, odrobinę. Informacja razem z przechadzką, co? O Boże. Jak mi źle. No dawno nie byłem tak bardzo przeziębiony. Wyjechałem do kumpla, myślałem, że tam sobie posiedzę. Wypocznę. Nie. Oczywiście. Złapałem choróbsko, jak już jechałem do niego w samochodzie. No i nawet mi w grę się nie chciało grać. Wczoraj w ogóle leżałem i nic nie robiłem. Oglądałem serial i YouTube. Ale na przykład nadrobiłem
wiedzę YouTube'ową. Już wiem, kto to jest na przykład Czuks czy Czech. Takie dwie osóbki poznałem wczoraj. Tak, różnych komentatorów poznałem ciekawych. Pooglądałem sobie wszystko od JJ Jokera. To nowe teraz. Takie. Zobaczyłem, że kiedyś na JJ Joker był na pierwszym miejscu i on odchodził chyba, gdy miał cały czas pierwsze miejsce. Wtedy zniknął. No takie trochę rzeczywiście z jego strony powiem, no z mocnymi jajami trzeba mieć, żeby coś zrobić takiego. Albo trzeba mieć rzeczywiście powód, albo no ładnie no, ze sceny zejść niepokonaną. Ładnie to zrobił w zasadzie. Mnie się podoba, że tak sobie odszedł. Niektórzy mówią, że pokomentuję sobie teraz troszeczkę, co? Jak kto chętny, to se zostanie. Wiele osób po prostu w komentarzach, w komentary, czyli tych takich, gdzie mówicie, gdzie youtuberzy wypowiadają się na temat innych youtuberów, mówi, że bardzo nieelegancko, że on tak odszedł, że go nie ma. A ja sądzę, że to bardzo fajny zabieg marketingowy, że on sobie tak poszedł i go nie ma. No, po 3 latach jak wrócił, tylko właśnie jakby po 3 latach znowu zaczął, tak na pełnej, nie? To wtedy miałoby to trochę więcej sensu, a że tak troszeczkę ponagrywał, a teraz wrócił do takiego, no... No ale teraz robi to, co lubi. Powiem wam, że komentowanie innych youtuberów i mówienie do nich, jacy oni są, jakie błędy popełniają, ale także, że coś jest fajnego, to jest bardzo łatwy kawałek chleba i niełatwy. Łatwy, bo po prostu komentujemy to, co widzimy, a niełatwy, to znaczy trzeba być na konkretnej pozycji, żeby mieć to w dupie, to, co się mówi. Ja nie jestem na takiej pozycji. I pamiętajcie, zbieram autografy od youtuberów, więc niestety tutaj wymagana jest ode mnie duża doza dyplomacji. No więc jeśli powiedziałbym o jednym, drugim haha, haha, hi, 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 no to ta osoba powiedziałaby, mogę autograf? Ha, 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 hi, 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 nie? No już miałbym, prawda, skreślony. W ogóle takich autografów, które chciałbym, tak bardzo, bardzo takich autografów ze sceny YouTube'a, to jest parę. Jednym z nich była Maria Magdalena Monika, na przykład. To rzeczywiście, tak, Cezary Pazura, o... Taki JJ Joker, że pierwszy, że to, tak, tak. Ale tak naprawdę ja bym chciał przede wszystkim autografy, na przykład, nie wiem, Piotrka Żyły. O, widzicie, a jednak wam, kurde, nagram odcinek. Będzie 10 minut, co wrzucę reklamy. Będzie drożej, jak to mówią. Wczoraj się wyuczyłem różnych rzeczy. Pochodzę po oazie. Może się komuś to spodoba, że tak sobie biegam. O, nabrałem chęci do nagrywania, wreszcie. Od paru dni. Tak. Ja będę chciał być youtuberem prawdziwym. Ja nie będę wam wycinać różnych scen, gdzie na przykład... A, tutaj zawsze laguje, wiecie? W tej wiosce. Zawsze, zawsze koło tamtej wody laguje. Gdzie, nie wiem, idziemy sobie teraz do kopalni odkrywkowej. Na chwilę się przejdziemy. O czym ja gadałem? O tym, że chciałbym być youtuberem prawdziwym. No tak. To znaczy, ja bym chciał wam nagrywać bez żadnych cięć. Bez żadnych robienia takich zabiegów, że... No, po prostu wczoraj usłyszałem, że bardzo ceni się to, że szanuje się czas widza i wycina się swoje przemyślenia. A ja myślę, że jak się wycina swoje przemyślenia, to nie staje się właśnie człowiek... Znaczy, to nie... Tyle, że oszczędzamy widzów, tylko po prostu nie chcemy pokazać swoich jakichś pomyłek. A te pomyłki... A czemu tutaj nie ma dalej ścieżki? Co to się zdarzyło tu? A gdzie ta ścieżka miałaby iść tutaj? A dlaczego tu nie ma ścieżki? A co się stanęło się? Czy tu chyba była ścieżka? O, to mam ścieżkę do roboty. Nie, nie było ścieżki. Nie było ścieżki, bo ona ma przejść przez ten... Dobra, dobra. Więc uważam, że będę wam wrzucać całe odcinki tak, jak lecą, ze swoimi pomyłkami, żebyście mogli... O!
Sorry, ale ruchome piaski, trzeba było uważać. Żebyście mogli zobaczyć po prostu zwyczajnie, jaki jestem. Prychający, kaszlący, prawdziwy. Bardzo mało tak przeglądałem wczoraj youtuberów, którzy nagrywają serię z Minecrafta. I zobaczyłem, że jest okropnie mało takich ludzi jak ja. Na szczęście. Którzy robią sobie swoją serię, mają jakiś postawiony przed sobą główny cel. Nie tylko tak, żeby, a zrobię serię, żeby to się oglądało. Tylko ja mam cel tutaj do zrobienia. A ludzi z celem na YouTube jest strasznie mało. Są tylko ludzie... Tylko. Okej, okay, tylko. Są ludzie przede wszystkim, którzy chcą wrzucić filmik, żeby zdobyć widzów i wyświetlenia. No ja nie powiem, że mam to w dupie. No bo oczywiście, że no jednak nie. Chciałbym zdobyć widzów i wyświetlenia, no ale przede wszystkim chcę sobie budować swoją kwadratową oazę, zebrać jak najwięcej autografów. To jest takim moim bazowym celem, żeby to było tego jak najwięcej, jak najfajniej. I to ja się tym bawię po prostu. A z tego co widzę na YouTubach, no niestety ludzie się tym przestali bawić, a most wam pokazać? Nie, nie pokażę wam jeszcze mostu. Most jest z jednej strony dokończony, z drugiej nie muszę go dokończyć. Będzie niespodzianka co do mostu. A do diamentów sobie polecimy może? A, polecimy sobie normalnie. Takie szybkie informacje, które zabiorą w ogóle 20 minut. Nie wiem ile to nagrywam. Wstałem, pomyślałem. Kurczę, moja obowiązkowość. Muszę wam nagrać. A tu zaraz świetlimy, co? No tutaj tak jakoś zimno. No i chciałem wam nagrać i pokazać, jaki jestem tutaj zmęczony życiem. Ale strasznie mnie złapało, wiecie? Okropnie. Nie spodziewałem. Mamy podporę jakąś? Nie mamy. Trzeba by zrobić jedną, nie? Jakąś taką... Dawno, dawno nie byłem jakoś tak mocno chory, żeby prychać, kaszleć, żeby to nie chciało się skończyć. Ja cały czas na przykład teraz powstrzymuję kaszlenie. Żeby wam nie kaszleć jak najwięcej, najczęściej. Skończę sobie tylko te pochodnie. Możecie napisać w komentarzu, czy bardzo przeszkadza, jak człowiek jest taki chory, czy lepiej obejrzeć odcinek, nawet gdy on jest chory. O, nazwę go sobie chory odcinek epizodyczny. O, jak chory odcinek epizodyczny, to sobie pozdrowię, co? Jest! Pan Truskawa, pozdrawiam serdecznie za pierwsze miejsce. Pianie Piotrze, za drugie miejsce. Również serdecznie pozdrawiam i Cezru za trzecie miejsce. Aż się do was odwrócę. Pozdrowienia gorące z chorobowej oazy. No, z chorobowej oazy. Tam jeszcze tylko wywalę tą Mozillę, żeby ona nie czerpała tutaj żadnego RAMu, Pentiumów i innych procesorów w ogóle. Któraś widzka prosiła, żebym pozwiedzał oazę. No to sobie tak zwiedzam. To sobie tak chodzę. F1 ja bym chciał jeszcze raz. O, nie mam już. Nie posiadam pochodyń. I cały czas lecę na tych shaderach. A te shadery są po pierwsze za bardzo wymagające, a poza tym wcale nie aż tak ładne jak były. Sobie ściągnąłem do Minecrafta Friarni. Też 32x32, czyli zobaczcie, tutaj mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i tak dalej, aż 32 wyjdą, a w normalnym Minecraftie jest 16x16. Więc ściągnąłem sobie taką grafikę, więc wszystko jest bardziej, dajmy na to, miękkie? No nie wiem, jak to powiedzieć, ale wydaje się, jakby było takie bardziej graficzne, ładne. Oraz ściągnąłem sobie takie coś, że słońce jest okrągłe i są chmurki. Myślałem, że to się mnie nie podoba, ale to się jednak spodobało mnie. Mi. He. I no i tak, i zabiłem tutaj skorpion. Dobra, koniec tego gadania bezsensownego mojego. No chory jestem, no niestety, no cóż, no nic poradzę. Nic nie poradzę. Ale nic poradzę też może być. Niech będzie. Drodzy moi oglądacze. Dzięki za obejrzenie tego jakże chorego odcinka. Tamte moje koty, o tam z tyłu. Powiem wam w ogóle, że Lala się zgubiła na jedną noc, była u sąsiadów przypadkiem. No ale znalazła się. To też był lekko powód mojego zdenerwowania i nienagrywania odcinka. Po prostu
Chciałem wyjść z siebie, stanąć obok, bo nie wiedziałem przez całą noc, co się dzieje z kotem. Myślałem, że w ogóle gdzieś leży i pod samochodem kwiczy. No ale na szczęście jest, właśnie patrzę się na nią. I co? No, jesteś w domu. Dobra. Drodzy oglądacze, prawdopodobnie w czwartek będzie ten odcinek pierwszego sezonu, jak się poczuję trochę lepiej. Chyba, że w ogóle jutro może poczuję się, może trochę lepiej. Dzięki bardzo za oglądanie, chcecie, strzelcie łapkę. W górę, w dół, nie, ważne. Znaczy, wolę w górę, wiadomo. He. Do zobaczenia, trzymajcie się do następnego odcinka i życzcie zdrowia. Pa, 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 pa.